Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Ewangelia Mateusza 27:38. Dwóch złoczyńców. Dlaczego cały czas wzywamy na kartkach różnej literatury, aby uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, aby wierzyć w Jezusa Chrystusa? W każdym nagraniu jest to wezwanie, w każdym traktacie, w każdej broszurce. Wtedy tam na krzyżu wisiało przecież dwóch złoczyńców, z których jeden dopiero w ostatniej minucie swojego życia uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i został uratowany, chociaż całe swoje życie przeżył bez Niego. Być może ten i ów postanawia sobie, że w jego życiu też tak będzie. Będzie żył jak mu się podoba, wszystkiego w życiu zakosztuje i będzie czerpał z niego pełnymi garściami, a potem w ostatniej minucie swojego życia opamięta się, nawróci się do Jezusa Chrystusa Pana i będzie zbawiony. Kto ma takie zamiary, musi wziąć jednak pod uwagę, że tam na krzyżu wisiało dwóch złoczyńców, a tylko jeden pokutował i został uratowany, drugiego spotkał sąd Boży i poszedł na wieczne zatracenie. Kto zamierza nawrócić się dopiero na łożu śmierci, żywi nadzieję, że kiedyś jeszcze nadarzy się okazja, aby to zrobić. Jednak co wtedy, gdy nagle ulegnie wypadkowi i nie będzie mu już dany na to czas? Okaże się, że zignorował Bożą cierpliwość i odrzucił Jego łaskę. Czekał, aż będzie za późno. Każdy, kto tak myśli, powinien zadać sobie pytanie, do którego ze złoczyńców jest podobny. Ten uratowany wierzył w Syna Bożego i teraz jest z Chrystusem. Natomiast ten zgubiony wzgardził Zbawicielem i znalazł się w najnędzniejszym położeniu, z którego nie ma już żadnego wyjścia. Każdego więc, kto wciąż jeszcze odrzuca łaskę Bożą, można porównać z tym złoczyńcą, który odrzucił Zbawiciela. Pozostaje tylko wołać, jak Mojżesz: położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, wybierz przeto życie, abyś żył. Księga drugiego prawa, 30 rozdział, werset 19. Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Mateusza 27:38.